Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Się cudownie. Niestety musimy już uciekać, opuścić nasze leśne, cudowne mieszkanko. Zostawiamy po sobie drobne ślady, że czekolada tutaj była. No i jeszcze takie ostatnie spojrzenie tutaj. O, byliśmy na 4. piętrze w kamienicy XIX-wiecznej. Tutaj jeszcze nasze kurteczki się nie wyprowadziły. W tym kąciku jesteśmy zakochani i to też nam dało trochę inspiracji do naszego przyszłego domku, żeby wykorzystać ewentualne skosy tak fajnie w ten sposób. No i co, tam jeszcze łazieneczkę wam jeszcze raz pokażę. No i pomacham, pa, pa, pa. Lecimy na Kraków. Tutaj dziewczyny zdradzają nasz plan na drugie śniadanie obwarzanki krakowskie. Wymeldowaliśmy się i lecimy sobie z walizką na dworzec, żeby zostawić bagaże. I mieliśmy iść prosto i później dopiero sobie spacerować, gdy nagle naszym oczom ukazało się coś. I nagle zapytałam się, co to? A powiedziałem, nie wiem, weźmy to. Co to chce to? I bierzemy to. Tak. To jest najbardziej wypasiona wersja. Człowiek przychodzi obok takiego baneru. Nie wie co to jest, ale wie, że chce to wieść. My po prostu podróże kształcą, chcemy wszystko sprawdzić. Wszystko po prostu, żeby się rozwijać i nowe rzeczy. Dzień dobry. Dziękuję, dzięki. O, dzięki. O ja, i w środku mamy taką pastę chałupową, ale swoją. Byliśmy sobie tam, ale jest tak pięknie na zewnątrz, że gdzieś tutaj sobie zaraz jakąś ławeczkę proszę znajdziemy. Proszę pokazać. Słuchajcie, takie wielkie coś, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale zaraz zrobimy test smaku, bo dawno nie było. Czy to w ogóle jest dobre? Ta ławeczka jest nam przeznaczona, jak tu pięknie pachnie taką jesienią. Jaki tu jest bukiet. Kocham tę ławkę. Ja myślę, że one specjalnie tak spadły z drzewa i stworzyły taką kompozycję. O! Ktoś tutaj już jadł to, bo jest dużo okruszków. Myślę, że nie był to najgorszy pomysł. Tak. Za nami wawel. A mówiłaś, czym to mamy? Jesienne liście. Wybraliśmy opcję z chałwą. Tak, i to się tak ciągnie. Zobaczcie, to jest takie, taka skórka. Bo najwyraźniej tak sobie urywać, nie? Po kawałku. Chyba tak. A? Ale czad. Wow. Ale czad. Dobre. Bardzo dobre. Pan to tak fajnie maczał w cukrze. A nie jest tak słodkie, jak mi by się wydawało. Takie słone jest ciasto, ale ze słodkim cukrem i chałwą. Bardzo dobre. Ej, boskie. I to nie smakuje jak... To jest jakby takie... No właśnie nie pieczywo. Nie. W sensie jest to pieczone,
Ale nie jak, nie wiem, chleb posmarowany pastą. Gotoczywo to jest, gotowane może. Tylko takie ciastko bardziej. Fajnie. A ciastko to też pieczywo. Nie wiem jak to... Coś nowego. Czego mój umysł jeszcze nie pojmuje, ale zaraz pochłonie. No takie poranki to ja rozumiem. Wymarzyłam sobie. Mam się jadać? Piknik na Wawelu. Ale na Wawel nie dotarliśmy. Ale jest cudownie. Jest piknik na ławeczce i ja nieelegancko mówię. Z pełną buzią, no pięknie. No właśnie. Idąc sobie plantami, dotarliśmy pod dworzec Kraków Główny. Lecimy zostawić naszą walizeczkę i ruszamy dalej na Kraków. Tak nam się trafiło kolejny przepiękny dzień. Piękne słońce. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby na spokojnie sobie nacieszyć się tymi widokami. W ogóle mamy takie wrażenie, że ulica... Na zdrowie! Że ulica Floriańska jest bardzo podobna do... Boże, jak się nazywała Główna ulica? Długiej, do Długiego Targu. Do Długiego Targu w Gdańsku. Chodzi o to, że mniej więcej tak. Jak teraz jest tak zamglony kościół, to jest wygląda podobny do ratusza. Wygląda taki ratusz właśnie na środku ulicy też w Gdańsku i tu się szło na Stare Miasto, a tam już Motława. Tak, zaraz. Zróbmy debatę, no bo trzeba zjeść obwarzankę, ale teraz tak, czy z makiem, czy z sezamem, czy... To poczekaj, ja za chwilę do Ciebie przyjdę już wybrany. Idę posłuchać, które... To też fajne. O, no już wybrała. Dziękuję. Pragnę Ci. Drodzy Państwo, test smaku tutaj, Rogala. Chciałem powiedzieć marcińskiego, ale to jest krakowski. Adrianna, czy ten rogal jest w ogóle dobry? Dobre. A, ale tu się musi wypowiedzieć teraz, specjalista. Teraz mi takiego nadgryzionego dałaś. W ogóle to jest wianek. Krakowianki noszą taki praktyczny wianek. Tylko, że często je gubią, bo faceci za nimi ganiają i je gryzą. Aha. Ale to jest ładnie. Dobry. Dobry. Thank you.
nazwa góralskie praliny nas tu zgłosiła. Są piękne czekoladki w kształcie oscypów, ale bierzemy lody. To nas zainteresował ten smak, bo są takie u nas wierzchu chyba czekolada, jakaś śmietanka, jakiś owoc. Oj, wspaniale wygląda. Pani by się nakłada. No, no, no. O, coś kapie. Tu jest ta czekolada. Ej, puszczam. A co patrzyłeś? Sobota na Wawelu. Mnóstwo ludzi i piękne widoczki. Ale my to chyba sobie pójdziemy tam dołem na tak, razie, nie? Taki jest plan, żeby w sobocie troszkę się przespacerować. I dotarliśmy nad Wisłę. Jaki październik, jaka jesień. Idę już smog. O, już jest smog. To ma zdjęcie z wycieczki klasowej tutaj. Bohater, bohater, co serce ma wojownika. Uciekaj, uciekaj, smocze dziecię nadchodzi. A, i zieje ogniem. O, ja cię. Taki groźny smog. Chciałam powiedzieć, że pierwszy raz w życiu widzę latający balon, ale wczoraj tak nam mignął za budynkiem. To musi być widok fajny. Tylko z tym lotem balonem tutaj to trzeba uważać właśnie, żeby smog cię nie zjadł. Faktycznie, bo on tak zieje ogniem w górę. I on tak potrafi strzelić taką smugą ognia i to jest... Bo niby za to się więcej płaci, tak? Że atrakcja, lot balonem z atrakcjami, tak? No, ale z drugiej strony tak ryzykowo. A może on właśnie podgrzewa to powietrze i ten balon dzięki temu poleciał? Tak może być. Zależy, czy to jest dobry smog, czy krwawy smog. Bo jak krwawy, zależy jaki ma humor. Ten jest dobry. No, cieszę się chyba bardziej niż złości. Standardowy przegląd pamiątek. Jeszcze nic nie upolowaliśmy, ja nie wiem jak to jest możliwe. O kurde, prawdziwy smog. No ten smog to chyba też ma dobry humor. Nie, ten też dzieje dobry humor. Aki fajowski, tulaśny. Apelujemy do Daenerys, Mother tak. of Dragons, że mamy tutaj problem. Podsłuchaliśmy rozmowę. W sensie, no, za bardzo się z tym nawet nie kryli, nie? Tak, i pan przy straganie, który prowadzi stragan do żony, mówi, smoka zawsze sprzedam. Bo pani powiedziała, że dużo mają smoków. No właśnie, i ja wam powiem, że to jest chyba jakiś nielegalny przemyt i sprzedaż smoków. Właśnie. Także nie wiem, czy to jest w ogóle legalne. To są jakieś szemrane interesy. Daenerys się musi tym zająć. A, nie będę spoilować. Wspinamy się teraz na górę. Może jeszcze zdążymy. Chcieliśmy coś zjeść, bo w ogóle plany na dzisiaj mamy nieco inne niż zwiedzanie Krakowa, ale to już zobaczycie w osobnym filmie. Warto było się trochę zasapać, ale dzisiaj na zamku mnóstwo poddanych. Strasznie się spacerują. Tu można by się wspiąć właśnie, taki Assassin's Creed, kurczę, nie? No, już widzę jak się wspinasz. Nie, no dobra, tak. My już z Krakowa nagrywaliśmy vloga, także no nie gwarantuję jakiejś super przewodnikowej. Ja chciałem coś powiedzieć, bo pytaliście, gdzie inwestujemy swoje pieniądze, dlaczego nie rozbudowujemy naszego domu teraz. No dlatego, że właśnie wszystkie nasze inwestycje i oszczędności poszły w ten nasz dom. Nie, no po prostu wiesz, my tam przyjechaliśmy się inspirować, tak. Żeby sobie takie postawić. Tak, no też, ale po prostu jesteśmy no, inwestorami tutaj, tak? To jest częściowo nasz Wawel. Tak, żebyśmy mogli sobie przyjść tu przespacerować no właśnie. Się tutaj. Tak, więc wiecie, no na coś jako, te pieniądze poszły. Jako czekolada to ja chciałam mieć jakieś udziały w firmie Wawel, tak. Więc musiałam tak. Zainwestować poważnie. No i wiecie. Żeby jeść dużo czekolady. No i to nas usprawiedliwia. To wszystko wygląda przytłaczająco pięknie. I tak monumentalnie. Jeszcze w tym słońcu wszystko błyszczy. Na bogato. Proszę.
jak ten balon fajnie tam wygląda. Kiedy wyobrażasz sobie romantyczny, romantyczny obiad w Krakowie? Znalazłem zupę zapaśników sumo dla dwóch osób. I mam elfie uszy w ogóle pokazywać. Co gorsze, ja się na to piszę, a to jest nasza pamiątka z Krakowa. Będę teraz prawdziwym elfem uszy. To jest zwiedzanie alternatywne. Tyle, żeby sumo. Tam? Czy tu? Zjemy sobie na zewnątrz szanko nabe. Nie mogę, nie wiem, czy będę mogła zjeść, przestać się śmiać. Ja to chyba założę do obiadu. Nie, błagam cię, zbij się. A pokaż jeszcze bransoletkę. Tak, o, przepraszam Państwa, Rafał sobie kupił bransoletkę, ale którą noszę ja. Nie spodobała mi się mi brązowa bransoletka, tylko chodzi mi głównie o tą monetę, bo ona będzie na kontrakt, bo tu jest ucznik. Ten, jeżeli ja będę miał kontrakt zabójstwa, to potem tą monetę będzie mi się oddawała, jak się kontrakt spełni, okay. Tak jak John Wick. No tak, taka moneta będzie, nie? Ale najpierw zupa zapaśników sobie. Dostaliśmy kawkę. Tylko to jest coś, tak? Bo to różowy kubek to powinien być mój, tak? Pani jakoś tak odruchowo postawiła mi. No właśnie. A, nie wiem. Ja bym ci przyniosła. To ja muszę nagrać. Dziękujemy bardzo. Ale czas! Tak się nie spodziewały. Prawda? Jak to z tymi elfimi już rysami, bardziej to się nie spodziewałem, że pani przyniesie kuchenkę. Słuchajcie, bo to jest fajne, super. Że sumo, żeby być grubszym, to sam jeszcze sobie musi zrobić. Ale... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale to jest bomba. Ale trzeba samemu sobie robić ten minus. No. Ale to jest super. No. Nie dość, że mamy tutaj kluski jeszcze. Tu jest pełno klusek. Jakieś grzyby. Ale grzyby. Kluski. Pokaż te grzyby tutaj, jakie ładne. Grzyby. Widzisz tu grzyby? Muchomory. Ojej, faktycznie. Ale fajnie pachnie. To wszystko razem. Ale, ale fajnie. Dzieci sushi. Mamy dzisiaj coś takiego delikatnego, ze smakowego. Proszę przyjść za potrawę tutaj z menu, co dzisiaj mamy i coś na pewno się da, wierzę. Ej, super trafiliśmy, nie? Pyszne. Już tak pięknie to nie wygląda, ale spróbowałam i jest naprawdę, naprawdę przepyszne. Zaraz będzie testura w ciała. Ja już wiem, że to jest dobre. Ja kocham takie japońskie właśnie rzeczy. Ja lubię, jak jest dużo różnych rzeczy, a tu jest po prostu masa różności. I co to będzie? Co to będzie za recenzja? A to już mam recenzję. Typowego krakowskiego dania. Wszystkie różne smaki. Ja właśnie odkryłam swoje powołanie. Ja powinnam być zapaśnikiem sumo. Teraz już niewiele mi brakuje. Sumo bistro jak najbardziej polecamy. Jest przepysznie, jak widać. Po japońsku. Trafiliśmy na zlot fanów mangi i cosplayowców czederskich. Czas założyć te uszy, Rafał. Tam jest jakiś morderca, chodźmy. O nie, sami mordercy, uciekamy. A tutaj też. Wróciliśmy na dworzec, za chwilę wsiadamy w pociąg, ale gdzie jedziemy? Do pociągu, byle jakiego. Nie byle jakiego, bo wszystko już ustalone. Nie bądź o bilet, ściskając w ręku uszy elfika. Patrzę, jak wszystko ustalone. Tak śpiewająco kończymy krakowskiego vloga. Zostańcie z nami, bo będzie się dzisiaj działo. Ale to wszystko już w kolejnym filmie. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania. Do kliknięcia dzwoneczka. Zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia. A nie, nie jak zawsze, bo do zobaczenia dzisiaj, tylko później w innym vlogu zobaczycie, gdzie idziemy.